Witam was serdecznie w grze Sonic Generations, wydane przez firmę Sega. No, sama nazwa mówi, wcielamy się w Sonica, zwanego Sonica X. No i sobie popylamy, przechodzimy misję i tak dalej, i tak dalej. Także gra jest bardzo fajna, fajna grafika. Brak zastrzeżeń z mojej strony. No to może zrobimy sobie jakąś misję. Green Hill. Może tutaj. Możemy sobie zmieniać Switch Characters, czyli mojego Sonika i dużego Sonika. No może dobra. Jak już to w tym jestem ogarnięty, to sobie pyknę. Lub 2D można sobie wybrać opcję. A nie wiem co ja wiem tak naprawdę. 3D chyba. No to go. Popylamy sobie Sonikiem i tak dalej. Także z mojej strony to jest. Oh, fuck. Rozdupcyli. No tak naprawdę nie jestem zbytnio przetrenowany na takiego typu gry. What the fuck? Pieprzy. No i to jest kurwa zjebane. No po prostu na swojej drodze możemy spotkać takich frajerów jak Biedronka, codziennie niskie ceny. Ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi tutaj o to, że no gra jest, nie jest tak naprawdę jakąś tam demonem nowoczesnych, tutaj premier takich jak Call of Duty na przykład albo Need for Speed. No ale cóż, no, można sobie pograć. Pobawić się nogi. Dużo komba można zrobić sobie. Spalić. O, fish, big fish. Ale fart. Jak zwykle główny bohater nie ginie, także dobra opcja. No i Biedronka, znowu Biedronka. Super na 100 punktów, a to Biedronka codziennie niskie ceny. Odbiera mi to, co mam. Bum, bum. Jedziemy, jedziemy. Okej, okej. Zwara się rypie w oczach. No, what the fuck? Nie mam boosta. Taka pusta. Właśnie dzięki temu zbieramy sobie te pierścienie, dostajemy boosta i nitro w dupie i popylamy. Tak jest. No i okej. No nie pobiłem może swojego rekordu życiowego, no ale pokazałem wam jak wygląda gra o Sonicu X, już tutaj typowo na PC-ta. No i ja już uciekam.
Zapraszam do subskrypcji. Na razie.